Witajcie, kochani. Chciałam się podzielić świadectwem o tym, jak już zakończyłam terapię. I wiecie co, mogłabym mówić godzinami tak naprawdę o tym, co przeżyłam, co doświadczyłam i z czego powychodziłam, ale nie będę was tutaj zamęczać. Chcę powiedzieć o kilku aspektach w moim życiu. Zapisałam sobie jednak na kartce, dlatego że zawsze się denerwuję, jak to wychodzę. Może po mnie nie widać, ale tak jest. No i tak, chciałam powiedzieć o relacji. Kiedyś miałam coś takiego, że jak tutaj przyszłam, to pierwsze, co chciałam, to chciałam uciec. Zobaczyłam ludzi i mówię, no nie, tutaj też są ludzie. Wiecie, ja się bałam relacji, bałam się ludzi, bałam się zranienia, bałam się odrzucenia i bardzo wysoko trzymałam gardę przed atakiem. Broniąc się bliskości, tak naprawdę odrzucałam miłość, którą inni mi dawali. Dlatego też nie odczuwałam tej miłości. Po pewnym czasie oczywiście się to zmieniło, więc teraz odczuwam tą miłość i chcę wam powiedzieć, że te relacje, które są tutaj w tym kościele, są relacjami miłości. Jeżeli ktoś mówił, że nie ma miłości, no to znaczy, że się nie uzależnił od innych ludzi. Ja zdecydowałam, że wejdę w zależność. Zdecydowałam, że wejdę w zależność od innych, od siebie samej. Musiałam się je poznać bardzo dogłębnie, z każdej strony. I tak jak Artur dzisiaj mówił, niektórzy mają coś w sobie, co ukrywają, a to może być narzędziem, które będzie prowadziło dalej. U mnie to narzędzie, to coś, co ukrywałam, czego się bardzo wstydziłam i bałam, była wrażliwość. Wiecie, ja bardzo często reaguję na stres, na nadmiar stresu też płaczem, a później idę spać na godzinę, po prostu mnie odcina, tak? I jak naładuję baterię, potem funkcjonuję normalnie. Więc gdzieś tam ta wrażliwość jest we mnie tak mocna, że postanowiłam, że nie będę się już kryła, tylko wezmę tą wrażliwość, po prostu zmienię na coś pozytywnego. I zaczęłam to używać na przykład w pracy z dziećmi. I widzę, że to ma efekt. Dzieci widzą i czują tą wrażliwość. Dzieci widzą, że ktoś po prostu daje im siebie i one to też oddają. I tak samo jest z innymi ludźmi dorosłymi, tak? Jeżeli ja daję im siebie, to widzę, że to wraca. I trzeci aspekt, no to uzależniłam się też od Ducha Świętego. Wiecie co? Wcześniej to uciekałam. Naprawdę, uciekałam przed relacją, uciekałam przed modlitwą. No tak naprawdę nie da się uciec od Ducha Świętego, tak? On jest z nami zawsze, bo daliśmy Mu swoje życie. No ale ja to robiłam, tak? Ja po prostu się gdzieś zamykałam i nie chciałam, żeby do mnie mówił. Bo za każdym razem, jak coś do mnie powiedział, to ja musiałam się z tym skonfrontować. I to było coś, co wymagało ode mnie jakiejś decyzji, jakiejś zmiany. Przez to, że na przykład nie chciałam iść na studia, a Duch Święty mówi, idź na studia, bo to jest ci potrzebne, potrzebujesz papierek, tak? A ja mówię, no nie, no gdzie, no a jak sobie poradzę, finanse i w ogóle? A Duch Święty mówi, no ale przecież ja cię zapisuję na te studia, nie? No i wiecie co, zaufałam mu. Było ciężko. Ja przez dwa dni myślałam, że spadam w przepaść. Naprawdę. Nie mam takie emocje w sobie. I to było od Ducha Świętego, tak. To były emocje od Ducha Świętego. Bo po prostu uciekałam od Niego i bałam się. A jak się skonfrontowałam z tym, to mówię, okej, dobra, rozumiem, chcesz, żebym się zapisała na te studia, zapiszę się. Jak się zapisałam, zgodziłam się z tym, no ale przyszedł taki pokój w tym wszystkim i taka pewność, że On mnie zaopatrzy, skoro On mnie zapisał. Powiem wam kilka takich historii króciutkich. Miałam kolczyki w szafce i wiecie co? Norbi mi powiedział, żebym sobie kupiła coś cennego i coś nowego, tak? No to ja mówię, okej, dobra, to je ubiorę. I ubrałam je na grupę domową. No i dobra, przychodzę na tą grupę, patrzę się z trochę osób i taka zadowolona, że mam te nowe kolczyki na sobie. Ale w środku to nie było to.
ja czułam coś takiego, że jakby oszukiwała kogoś. Faktycznie to było oszustwo, nie? Bo te kolczyki już leżały w szafce wcześniej, więc nie dawało mi satysfakcji. I tydzień później kupiłam sobie coś nowego i przyszłam znowu na grupę i tak się cieszyłam i mówię, Norbi, mam coś nowego kupione. On mówi, no wiem, widzę. Cieszysz się z tego, prawda? Ja mówię, tak, no cieszę się. A tydzień temu muszę się przyznać, że te kolczyki, które ubrałam, one nie były nowe, one już leżały w szafce, jakby nie zakładałam ich wcześniej, ale jakby były w szafce, przyznałam się do tego. A Norbi mówi, tak, wiem. Mówię, dlaczego, skąd wiesz? Bo nie dawały ci radości. Więc widzicie, nawet takie małe rzeczy, takie drobiazgi mogą nam nie dawać radości, jeżeli ich niewłaściwie użyjemy. Zawsze byłam zdeterminowana na cel. Chodziłam na tą terapię praktycznie za każdym razem, jak mogłam. Nie wiem, czy opuściłam jedną, czy dwie. Ale byłam. I wiecie co? I ja wzięłam te słowa serio. Każde słowo, które Artur do mnie mówił, ja brałam na warsztat i zaczynałam z tym pracować. Czasami przynosiły efekty od razu, a czasami musiałam nad tym dłużej popracować. Czy popełniałam błędy? Tak, popełniałam. Do dzisiaj je nawet czasami popełniam. No ale się nie boję już tych błędów. Nie boję się popełnić błąd, bo wiem, że Duch Święty jest ze mną i On mnie wyprowadzi z tego. Popełniłam duży błąd finansowy i Duch Święty mi powiedział, dobra, to dam ci nową pracę. Dostałam nową pracę. Jutro jadę za granicę. Będę miała możliwość się odkuć, tak? Z tego, co mi zabrali. No ale jakby są rozwiązania. Są rozwiązania od Boga. I jeżeli się na nie zamkniemy, to ich nie otrzymamy. I ja się zamykałam przed tymi rozwiązaniami. A jak spuściłam tą gardę, nagle one zaczęły przychodzić same. Przestałam obmawiać ludzi. Przestałam rozmawiać na tematy takich, które naprawdę były nieprzyjemne. Nie chciałam tego już od dawna robić. Ja w ogóle, nie wiem, jak tutaj przyszłam do kościoła, to jakoś tak od początku mi się to nie podobało, nie? I zrezygnowałam z tego i zaczęłam patrzeć na pozytywne rzeczy. Myśli, które miałam w głowie, które non-stop się kotłowały, się uspokoiły. Dlaczego? Bo skupiłam się na celu. Skupiłam się na tym, że jest rozwiązanie. Okoliczności będą zawsze. Artur mnie nauczył, jak nie patrzeć na okoliczności, tylko na cel. I mimo wszystkiego iść do przodu. Więc jeżeli widzisz, że masz wokół mnóstwo okoliczności i się załamujesz, masz niestabilne emocje, tak jak ja miałam, to możesz przyjść do Artura, on ci pomoże na terapię się zapisać. Mi pomogła. I ta terapia bardzo pomogła. Widzicie, tutaj mam jeszcze taki podpunkt, nienawiść do mężczyzn. Kiedyś mężczyźni mnie bardzo mocno skrzywdzili. I myślałam, że wszyscy mężczyźni są tacy. Zostałam zgwałcona kilka razy przez różnych mężczyzn. Dlatego, że byłam bardzo łatwowierna. Wierzyłam każdemu, kto tylko mi powiedział dobre słowo, żeby mi dał odrobinę skrawek miłości. Teraz wiem, że to było kłamstwo. I wiem, że ta miłość, którą Bóg mi dał, Duch Święty mi dał do mojego serca, mogę teraz dawać innym. I to jest prawdziwa miłość. Dopóki się nie otworzymy na tą miłość, która płynie z nieba, nie będziemy umieli dawać tej miłości innym. Ja wybaczyłam tym mężczyznom.
Ale był taki etap, że miałam nienawiść do każdego mężczyzny, którego spotkałam. Naprawdę, bałam się ich, uciekałam. Jak byli ze mną w jednym pomieszczeniu, to najlepiej po prostu, żeby do mnie nie podchodzili. Później to minęło, bo miłość Boża mnie leczyła. I te zranienia, które były we mnie, zostawały okrywane, rozdrapywane, wyczyszczone i ponownie napakowane ogromną ilością miłości od Boga. Zaczęłam realizować marzenia, pomimo wszystkich przeciwności. Odkopałam je jakieś 2-3 lata temu, na początku terapii. Jak przyszłam do Artura, podchodzę i mówi mi: dlaczego chcesz tą terapię? No i mówię: bo potrzebuję. A dlaczego ja? Bo ty pomogłeś innym ludziom. I wiem, że pomożesz mi. I wiecie co? Ja miałam wtedy zdanie o sobie, że jestem nijaka, że jestem przeciętna, że jestem brzydka. Takie miałam zdanie o sobie. Artur mnie z tego stopniowo wyprowadzał i mi mówił, że przecież jesteś cenna, jesteś mądra, jesteś piękna. Pokazywał mi to przez swoją miłość. Pokazywał mi przez miłość Ducha Świętego do mnie. Pokazywał mi to Duch Święty przez miłość innych ludzi tutaj w kościele. I ja zaczęłam wzrastać. Nabierałam pewność siebie i już nie uciekałam od komplementów, tylko zaczęłam je przyjmować. A co najciekawsze, zaczęłam w to wierzyć. Zaczęłam akceptować to. Więc takie proste rzeczy, a ile mogą zmienić? Nie chcę już długo mówić, więc chcę tylko... Kiedyś miałam coś takiego, że skupiałam się na okolicznościach, a teraz działam pomimo okoliczności i szukam rozwiązań. To się stało jakiś rok temu, kiedy Duch Święty do mnie powiedział, że On będzie zawsze ze mną wszędzie, gdziekolwiek pójdę, i wiedziałam, że już nie ucieknę od Niego. Ale musiał mi to powiedzieć, żebym wiedziała. Kiedyś uciekałam od problemów i od relacji. A teraz? Teraz pomagam innym. Widzę w tym radość. I także uczę się od nich. Przyjmuję od nich to, co oni mi dają. Wiecie, drugi człowiek ma ogromną wartość. Zrozumiałam to niedawno. Że tak naprawdę w naszym życiu nie ma nic ważniejszego niż człowiek, niż życie. Dlatego chcę jak najwięcej ludzi przyprowadzić do Chrystusa. Tak więc uzależniłam się od siebie, pokochałam, zaakceptowałam. Kiedyś myślałam, że jestem nijaka, teraz wiem, że jestem kochana. Uzależniłam się od innych ludzi. Nauczyłam się być kochaną, ale też daję miłość innym. Daję siebie innym, taką jaką jestem, praktycznie taką jaką wrażliwą, tak, wrażliwą, taką właśnie daję siebie. Uzależniłam się od Ducha Świętego. Wcześniej od Niego uciekałam. A teraz wiem, że On będzie zawsze, dokądkolwiek pójdę. Dziękuję Arturowi za tą terapię. Naprawdę wiele mi dała. I polecam każdemu, kto potrzebuje.